Ja proszę pana mam w ręku publikację, publikację archiwum Akt nowych, żegota dokumenty z okresu 1942-44. To jest zbiór dokumentów, które jakby obrazują zakres prac, pomocy, jaką polskie, polskie państwo podziemne de facto niosło żydom. Proszę pana, ta publikacja jest bardzo mało znana i w ogóle ta organizacja jest bardzo mało znana. I w Polsce, niestety, ale także w świecie. Czy jest szansa, że ta publikacja będzie przetłumaczona na język angielski, będzie dostępna dla badaczy na całym świecie? No, chcemy tę publikację przetłumaczyć na język angielski. Ona w tym roku powinna zostać w tym języku wydana. Teraz każdy, kto zapozna się z naszą stroną internetową, z mediami społecznościowymi, znajdzie tam link i będzie mógł tę publikację w postaci pliku PDF-owego sobie ściągnąć na komputer własny. Natomiast badań w kierunku pozyskiwania źródeł, badań w kierunku zbierania relacji archiwum maknowych wspomagało. Przypomnę, że kilkanaście lat temu powstał komitet dla upamiętnienia Polaków ratujących Żydów. Pan profesor Tomasz Strzemosz i pani Anna Poraj Wybranoska z Kanady stworzyli społeczną instytucję, społeczną organizację, która miała zbierać na terenie całej Polski relacje Polaków ratujących Żydów. Tych Polaków, którzy nie otrzymali dyplomu Jadwaszem, a których jest są tysiące, myślę, w całej Polsce, i nadal twierdzę, że takich relacji mogli nie złożyć. To jest kierunek, którym my, historycy dokumentaliści, powinniśmy zmierzać. Natomiast zupełnie inną sprawą jest przedostanie się do świadomości historycznej w państwach angielskojęzycznych, hiszpańskojęzycznych, tych najbardziej popularnych języków i przedstawienie tej historii żegoty na pewno wyjątkowej organizacji w dziejach II wojny światowej. Miałem okazję oglądać muzea holokaustu w Waszyngtonie, w Nowym Jorku czy, czy w Londynie i zapoznać się z narracją tam prowadzoną na, na te tematy. I przyznam, że w przypadku tych muzeów ten, ta informacja na temat naszej historii jest no, no skromna. Ona jest, nie można powiedzieć, że jej nie ma, ale na pewno nikt tak jak my sami nie pokażemy dobrze.